No, ja jako coach to powiem tylko tak. Apeluję do wszystkich trenerów w Polsce, że skończyły się czasy Feliksa Sztama. To już, to było kiedyś świetne, fenomenalne. Nie można tego podważać, ale nie można tego dalej brnąć w tą, bo to jest ślepa uliczka, na której stoi znak koniec uliczki. Witam na kanale Warszawskiego Boksu i klasycznie zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału. Dzisiaj z cyklu Kiedyś to było. W 2009 roku Boxer.org, a dokładnie zasłużony redaktor naczelny portalu Łukasz Furman, wyemitował wywiad z młodziutkim, wówczas 22-letnim Mateuszem Masternakiem. Archiwalny już wywiad wywołał pewne poruszenie w środowisku bokserskim, bowiem młody bokser zwrócił uwagę na dotychczasowe metody treningowe stosowane przez polskich trenerów. Sugerował, że zbyt mocny trening nie poprawia naszej wydajności, tylko prowadzi do przetrenowania. Sam Artur Szpilka odpowiedział na ten wywiad i zrobiło się gorąco. Posłuchajcie. Boxer.org wywiad Mateusza Masternaka i powiem szczerze, że Mateusz, bardzo mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś. Byłeś amatorem i nie byłeś tak zadufany w sobie jak teraz. Toczyłeś tylko tak naprawdę niewiele walk z żadnym wybitnym zawodnikiem, a uważasz się za, no nie wiem, no, mówiąc przed kamerą, że pokazując palcem, że dopóki nie będzie szkoły Mateusza Masternaka, to nie będzie do polskiego boksu, te słowa z twoich ust nie powinny w ogóle wyjść. Więc jeżeli jesteś tak pewny siebie, jak mówisz, to chciałbym z tobą zaboksować, chciałbym, żeby to jakoś wyszło, porozmawiać z menadżerami swoimi, a z moimi są jak najbardziej za tak. Więc jeżeli jesteś taki pewny siebie, to chciałbym, żebyś ze mną zaboksował. Nie odbierz tego, jak że krzyczę przed kamerami, tylko z twoich ust nie powinny paść takie słowa, że polscy trenerzy nic nie umieją, że coś, że już dawno przeszły z czasy Feliksa Sztama. Tak, to jest prawda, że przeszły Feliksa Sztama, ale każdy, wszyscy trenerzy, nie wiem, może twoi trenerzy tak trenują, że trenują Feliksa Sztama metodami. I jeżeli tylko będzie to możliwe, to zapraszam do walki. Mam nadzieję, że byłoby to duże zainteresowanie Polaków, bo ta walka by coś dała, a na pewno byłbyś w niej przegranym zawodnikiem. Dziękuję. Jest dalej przepaść i my na razie, polski boks jest nad tą przepaścią. I teraz Mateusz Masternak w przyszłości pokaże nową drogę boksu, nową erę, bo to nie może być. Skończyły się stwierdzenie, że im ciężej, tym lepiej. Teraz trenuje się umiejętnie, a nie zdrowiem. Po prostu trening ma sprawiać przyjemność, a nie trening ma sprawiać ból. I widzę, że polscy trenerzy, oczywiście nie mówię o wszystkich, bo są naprawdę też w Polsce dobrzy trenerzy, ale i co przede wszystkim, polscy trenerzy muszą się rozwijać. A ja słyszę tylko, no, przytoczyłbym inne zdanie, ale to może być zbyt brzydkie. Polscy trenerzy mogą chcieć trenować, a nie mówią, że po co mam trenować, ale przychodzi na salę i mówi, bo ja z tego nie mam nic. Nie chcesz trenować? Nie przychodź na salę. Jeśli przychodzisz na salę, trenuj chłopaków i trenuj. Nie wiem, czy ktoś ogląda jakiekolwiek walki bokserskie z trenerem. Niech sobie zada trud zobaczyć, w jaki sposób on wygrał. Co on zrobił, że on jest lepszy. Jeden jest świetny, drugi jest świetny. Wygrywa z nich jeden. Dla mnie, ja na tym się uczę. Zobaczycie, że to mi przyniesie kiedyś sukces. Także idźcie moją drogą, a będzie w Polsce boks naprawdę na wysokim poziomie, bo Polacy mają papiery być dobrymi pięściarzami. Tak w skrócie, Mateusz poruszył ważną kwestię, często bagatelizowaną przez osoby mniej doświadczone, czyli odpowiedni trening to taki, gdy jest dopasowany do naszych możliwości, a zbyt duży, długi czy intensywny trening nawet dla wytrenowanego zawodnika nie rozwija jego organizmu, tylko wyniszcza. Później objawia się to brakiem motywacji czy kontuzjami. Tak jak Mateusz, zachęcam do rozsądnego trenowania. Pozdrawiam.